Cześć, w tym odcinku przeanalizujemy, jakie języki obce znają polscy piłkarze i jak dobrze je znają. Jakiś czas temu nagrywałem podobny odcinek o tym, jakie języki obce znają znani Polacy i tam z piłkarzy znalazł się tylko Robert Lewandowski, ale stwierdziłem, że nagram osobny odcinek poświęcony tylko piłkarzom, a moment jest oczywiście nieprzypadkowy, bo rozpoczynają się Mistrzostwa Świata. Za chwilę pokażę Ci przykładowe wypowiedzi w językach obcych pięciu polskich piłkarzy, ale najpierw pokażę Ci taki przykład, którego raczej nie warto naśladować. This is very, very long and I have occasion to face to face in the training. The say face to face in the training, the stadium, the Udinese town, yes? Yeah. I very well. This town is very beautiful. How about your experience here at Udinese team? Experience is please me replay. No cóż, ten piłkarz wielkiej kariery nie zrobił. I jeżeli nie interesujesz się piłką na co dzień, to być może nawet nie wiesz, kto to jest i wcale ci się nie dziwię. A teraz przejdźmy już do naszych reprezentantów. Wybrałem pięć takich osób. Są to piłkarze najbardziej znani, ale przy okazji tacy, którzy znają więcej niż jeden język obcy. Zaczniemy od Kamila Glika, który większość swojej kariery spędził we Włoszech i oczywiście najlepiej posługuje się tym językiem. Teraz możesz zobaczyć przykładową wypowiedź. Alla fine tutto andato a buon fine sia per me che per lui e niente, no, però sicuramente poi queste partite, come giocare a Wembley, no, come sapete bene, è sicuramente un piacere, no? È vero che giochi contro una nazionale molto, molto forte, però giocare a Wembley e in più essere capitano della mia nazionale lì è un grandissimo piacere, quindi anzi queste partite ti danno più carica e quando torni qui ecco sei diciamo più fresco, più riposato, perché queste partite veramente giochi con un grandissimo piacere. Trzeba przyznać, że po włosku radzi sobie bardzo dobrze. Oprócz włoskiego, Kamil Glik zna jeszcze francuski, ale na pewno nie tak dobrze jak włoski i bardzo trudno było mi znaleźć jakiekolwiek nagrania, na których wypowiada się po francusku. Udało mi się znaleźć tylko taki krótki fragment, mimo że we Francji spędził aż 4 lata, więc można się spodziewać, że przez tak długi czas francuskiego jednak da się nauczyć dużo, dużo lepiej. Je suis très heureux pour moi pour cette rénovation parce que pour moi c'est comme j'ai dit avant c'est me sent comme une grande famille ici. Pour ça c'est je suis très très heureux pour cette nouveau contrat. No, jak na 4 lata pobytu we Francji wygląda to dość słabo. I zauważyłem, że właśnie w tamtym okresie Kamil Glik porozumiewał się głównie w języku włoskim i to było następnie tłumaczone na francuski. Kolejna znana postać to Grzegorz Krychowiak, który chyba uchodzi za największego poliglotę wśród polskich piłkarzy. I tutaj wystarczy nam tak naprawdę jedno nagranie, bo ktoś kiedyś wpadł na fajny pomysł, żeby przeprowadzić z nim wywiad w aż 5 różnych językach. Grzegorz Krychowiak dostał 5 pytań i na każde z nich odpowiedział w innym języku. Odpowiadał po polsku, po angielsku, po rosyjsku, po hiszpańsku i po francusku. I teraz możesz zobaczyć, jak to wyglądało. Very happy. We won. It was very important the game for us because we didn't win since the beginning of the Champions League. Oui, c'est mon premier but, mais le plus important c'est qu'on a gagné. Car je pense que toute l'équipe a fait une grosse travail collectif. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, si on va continuer dans ce sens, je pense que on va prendre beaucoup de plaisir en jouant de cette manière. Когда мы играли последний матч с,
z Uralem Jadłumaju, no my dali 3 oczki, potemu my nie grali harosz. Yes, of course. Ah, español. Sí, es, nosotros queremos salir de este grupo, incluso si hemos empezado muy mal, no hemos ganado ningún partido. Przygotowując się do tego nagrania, w wielu miejscach widziałem takie chwytliwe nagłówki, które mówiły o tym, że Krychowiak mówi płynnie w 5 językach. Z tym płynnie to bym raczej nie przesadzał, ale na pewno daję sobie nieźle radę. Kolejny piłkarz to Piotr Zieliński. Oczywiście tutaj na pierwszym miejscu jest język włoski, bo właśnie we Włoszech spędził znaczną część swojej kariery. Una partita speciale, so che la città ci tiene molto in questa gara e noi faremo tutto di vincere per noi stessi e anche per il nostro pubblico. È evidente che è una partita molto importante, per voi è una bella occasione Piotr, in caso di vittoria più 7 sulla Juventus, cosa vorrebbe dire? No, sicuramente vorrebbe dire che non sarà ancora finita, perché la Juve è una grande squadra. Oczywiście tutaj raczej nie ma się do czego przyczepić. Jeśli chodzi o jakieś wypowiedzi po angielsku, to niestety nie udało mi się nic znaleźć, ale podejrzewam, że po angielsku też dałby radę. Kolejny piłkarz to Wojciech Szczęsny. Tutaj mamy 2 główne języki. Pierwszym z nich jest oczywiście angielski, bo Wojciech Szczęsny spędził aż 9 lat w Anglii i tym językiem posługuje się bez najmniejszych problemów. We are probably stronger this year than we were last year. The results show it, but the most important thing is to arrive in May and win everything that we want to win. We go out with one foot and it's to win the game. And maybe that you can sense that when you are next to us. I can feel it when I stand next to our players that we don't fear anybody. Drugim językiem u Wojciecha Szczęsnego jest oczywiście język włoski, bo grał w 2 włoskich klubach. I muszę przyznać, że znajomość włoskiego zrobiła na mnie duże wrażenie w przypadku Szczęsnego, bo wypowiada się w tym języku bardzo płynnie, ma dość zaawansowane słownictwo i naprawdę nie spodziewałem się, że tego języka nauczy się aż tak dobrze. Teraz możesz posłuchać fragmentu. Adesso capisco anche un po' di spagnolo, quando parlano i ragazzi, così nello spogliatoio capisco un po', però non so parlare. A me piace tanto il freddo, nel senso che sono molto abituato alla neve nell'inverno in Polonia, meno 20 gradi, e mi piace, io faccio fatica a allenarmi nel caldo così, quando fa 30 gradi, 35 nell'estate, anche qui a Torino arriva a 30-35. E io preferisco quando fa freddo, metti la felpa, poi ti scaldi bene e fai allenamento, fai la doccia calda dopo. Oczywiście w tym odcinku nie mogło zabraknąć Roberta Lewandowskiego, ale najlepsze zostawiłem na deser. Za chwilę pokażę Ci przykładowe wypowiedzi Lewandowskiego po niemiecku, po angielsku i po hiszpańsku. Zaczniemy od języka niemieckiego, bo w Niemczech Lewandowski spędził wiele lat. I ten język zna chyba najlepiej. Teraz możesz zobaczyć przykład takiej spontanicznej wypowiedzi. Ja, das war meine allererste Testspiel oder Spiel bei Bayern. Dann habe ich von Rafinha mal bekommen, das erinnere mich genau diese Situation. Und ja, ich wollte immer direkt zeigen, dass ich bereit bin zu spielen, zum Tor zu schießen bei Bayern. Ich muss ehrlich sagen, ich war super happy danach, weil klar, das ist nur ein Freundschaftsspiel, aber trotzdem, das erste Tor kann man sagen, ja. Myślę, że to właśnie po niemiecku Robert Lewandowski wypowiada się w sposób najbardziej płynny. Przygotowałem też przykładową wypowiedź po angielsku, ale te wypowiedzi Roberta Lewandowskiego po angielsku myślę, że są w zdecydowanej większości przygotowane, bo są to bardzo często jakieś podziękowania po odebraniu nagrody i wiadomo, że takie wypowiedzi są przygotowane, więc trudno tutaj ocenić, na ile faktycznie
Lewandowski zna ten język angielski, ale przygotowałem krótki przykład. Hello again, everyone. Yeah, this award looks different, nice one. But I see the number 10. Diego Armando Maradona. We know it, what's happening this year. That's mean a lot. Even more to win this award, because for me as a striker, to be in the right position at the right time is always the best timing. And I know that my skills, my goals belong also to my teammates, because without my teammates, without my coaches, that will be difficult to scoring so many goals. Mamy jeszcze język hiszpański, na naukę którego nie miał zbyt wiele czasu, bo zaledwie kilka miesięcy. Udało mi się znaleźć dość świeże nagranie, bo pochodzące z tego miesiąca, w którym to publikuję, czyli z listopada 2022 roku. Jest to krótka wypowiedź z ceremonii odebrania złotego buta. Ten hiszpański, który tutaj możemy usłyszeć, jest bardzo podstawowy, moglibyśmy nawet powiedzieć, że dość biedny, ale biorąc pod uwagę to, że Lewandowski gra w Hiszpanii od kilku miesięcy, myślę, że jest całkiem nieźle i moglibyśmy znaleźć przykłady piłkarzy, którzy nawet przez kilka lat tego języka się nie nauczyli. Muy contento en Barcelona, estoy también orgulloso. Y estoy seguro el próximo año será muy bueno. Ahora lo sé, Barcelona es que un club. y para mí está mucho importante. Muchas gracias para mi esposa, para mi familia. Więc podsumowując te wszystkie wypowiedzi, które mogliśmy przed chwilą usłyszeć, nie jest chyba tak źle, ale na pewno zawsze może być lepiej. Są przykłady piłkarzy, którzy znają bardzo wiele języków. I tutaj jednym z takich wzorów do naśladowania jest Romelu Lukaku, który twierdzi, że zna aż 8 języków. Kiedyś została opublikowana taka lista i na tej liście obok nazwisk piłkarzy były podane języki, w których ci piłkarze mogą odpowiadać na pytania zadawane przez dziennikarzy. I obok nazwiska Lukaku było tam aż 8 języków. Można się zastanawiać, czy każdy z tych języków zna płynnie, pewnie nie. Ale na pewno jakiejś podstawowej odpowiedzi jest w stanie udzielić w każdym z tych języków. Takich przykładów znalazłoby się jeszcze kilka. Daj znać, co sądzisz na ten temat w komentarzu, czy jesteś zaskoczony pozytywnie, czy może raczej negatywnie. Jeżeli interesują Cię języki obce, jeżeli interesuje Cię nauka języków obcych i wszystko, co z tym związane, zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, bo znajdziesz tutaj wiele wartościowych porad związanych właśnie z nauką języków obcych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.